Jenny dostała dobrą ocenę, więc prosi mamę o nagrodę. I mama zawsze nagradza dobre zachowanie. A także czystość. Za to też będzie musiała zapłacić. Jenny to takie drogie dziecko. Mama chce dokładnie przyjrzeć się jej ocenie. Okazało się, że Jenny kłamała. Będą kłopoty. Bo mama Jenny jest szefową w więzieniu. A więc to tam ma się udać Jenny. Nie, Jenny nie trafia za kratki. Jej mama tylko zmusza ją do pracy jako naczelniczka. Oto pierwsze zadanie Jenny. Ma ofiarę, która ma zidentyfikować podejrzanego. I wygląda na to, że nie jest zbyt zainteresowana pracą. Jenny upaja się władzą. Zamiast prawdziwego przestępcy, wsadziła tego przystojniaka za kratki. Te zdjęcia są na Insta. Teraz będą mieli dużo czasu, żeby się poznać. Teraz uroczy więzień nie może uciec przed rządną władzy naczelniczką. Jenny przyniosła więźniowi obiad od jego mamy. A mama Jenny przyniosła jej obiad. Zaraz, która torba jest która? A kogo to obchodzi? Żarcie to żarcie! To ich pierwszy wspólny posiłek. Jak romantycznie. To jest pilnik, a nie ser. Co za dziwna kanapka. Jenny dokucza więźniowi, ale potem zdała sobie z czegoś sprawę. Tak bardzo się zmieniła. Władza zamieniła ją w jej złą nauczycielkę. Ostatnio nauczycielka dała Jenny jedynkę tylko po to, żeby ją torturować. Śmiała jej się w twarz. A Jenny czuła się taka bezradna. Ona też powinna iść za kratki, żeby przemyśleć swoje zachowanie. I kto się teraz śmieje? Więzienie nie zawsze zmienia ludzi. Nauczycielka jest nadal nauczycielką. Teraz przystojniak nawet trochę się uczy. Podejrzany czeka na Jenny w pokoju przesłuchań. Jenny przyniosła dowody, które pomogą jej rozgryźć sprawę. Podejrzany wszystkiemu zaprzecza. Ale Jenny była przygotowana. Otoczyła go dowodami. Jej mama przyszła nadzorować i wściekła się z powodu bałaganu. Kto to zrobił? Podejrzany oskarża Jenny. Ty kapusiu! Jenny myślała, że są po tej samej stronie. Teraz mama Jenny ją przesłuchuje. Ona nic nie powie. Bez swojego prawnika. Ale jej mama rozwiązywała już trudniejsze sprawy. Teraz Jenny musi poradzić sobie z kpinami podejrzanego. Dobrze ci tak. Serce Jenny zmiękło i zamierza dać więźniowi szansę. Ups, za późno. O rany. Może następnym razem. Jenny musi jeść. Teraz więzień ciężko pracuje. Więc następnym razem nie przegapi swojej szansy. Pracuje nad swoim ciałem i mózgiem dzięki koleżance z celi. Głos nauczycielki uspokaja Jenny. Ale głos jej mamy jest jak budzik. Żadnego spania w pracy. Więzień skarży się na Jenny. Nauczyciele nie powinni przebywać w więzieniu. Ale mama Jenny też ją zna. Była też jej uczennicą. I nie chce jej wybaczyć za jedynki. Jenny i jej mama są takie same. Jenny zasnęła w pracy. To jest szansa dla więźniów. Ale to nie wygląda na klucz. Czy to ząb? To wróżka zębuszka. Ciekawa kucha na boku. Więzienne żarcie to tak naprawdę nie jedzenie. Na sam widok przyprawia Jenny o mdłości. Więzień musi to zjeść.
menu Jenny to same desery. Więzień proponuje zamianę. Jenny się zgodziła. Chwila, w tej zupie jest pilnik. Wygląda na to, że Jenny właśnie przerwała plan ucieczki. Więzień chce wypróbować inną strategię. Zamierza uwieść Jenny. Ma słabość do facetów w więziennych kombinezonach. Droga do wolności prowadzi przez jej serce. Próbuje oszukać Jenny. Jego komplementy ją hipnotyzują. W ostatniej chwili mama Jenny ratuje córkę. Nawet jeśli mówisz poważnie, nadal jesteś w więzieniu. Skąd masz ten pierścionek? Przeszukaj go natychmiast. Wow, ten Casanova tyle ukrywał. Jednak Jenny wciąż jest w siódmym niebie. Jenny ponownie przesłuchuje podejrzanego. Ten krem przeciwsłoneczny to dowód. On zaprzecza wszystkiemu. Światło Jenny topi go jak masło na słońcu. Musimy przerwać przesłuchanie. Nie zaszkodzi trochę słońca podczas czekania. Jenny bardzo chce pojechać na wakacje. Jenny przyszła po przekąski. Picie i deser. Idealnie. Więzień prosi o to samo. Ale chyba zapomniał, gdzie jest. Więc dostaje owsiankę, owsiankę i jeszcze raz owsiankę. Mama Jenny jest wściekła, że jej córka je tylko słodycze. Najpierw owsianka. Potem możesz zjeść deser, jeśli coś zostanie. Więzień robi się zbyt śmiały. Śmieje się z Jenny. Jest zła i chce dać mu popalić. To mu pokaże, kto jest szefem. Mama Jenny znów się wścieka. Ktoś ukradł jej lakier do paznokci. Oto on. Przestępca zostaje przyłapany na gorącym uczynku. Jenny ma kłopoty, a więzień ma jeszcze gorzej. Więzień ma nowy plan. Kolejna próba uwiedzenia naczelniczki. Jenny to klucz do jego wolności. Mama Jenny nie może znaleźć swojej córki. Nigdzie jej nie ma. O, oto ona! Celi! Zatraca się w przestępczym stylu życia. Jej mama nie może do tego dopuścić. Nie lekceważ potęgi matki. Wszyscy zostaniecie teraz ukarani. Jenny zawsze chciała być modelką. Ten więzienny korytarz jest równie dobry jak wybieg. Klient nigdy nie ma racji w stołówce więziennej. A kogo to obchodzi, czego ty chcesz? Nawet jeśli jesteś nauczycielką. Ale kucharka ją rozpoznaje. Ona też była jej nauczycielką. Więc zabiera jej obiad i daje jej jedynkę. Teraz nauczycielka zobaczy, jak to jest. Sprawiedliwości stało się zadość. Jenny wrzuca Instastory z pieniędzmi w pokoju dowodowym. Jej mama nie jest zadowolona z jej postawy. Nie traktujesz tej pracy poważnie. Jenny nie lubi brać wszystkiego na poważnie. Ale złota moneta ją rozwesela. Uwalnia więźnia dzięki jego złotej kaucji. Mama Jenny budzi ją krzykiem. Ale Jenny prosi jeszcze o 5 minut. Nie możesz spać gdzie indziej? Na przykład w więziennej celi? Pilnowana przez nowego naczelnika? Jenny próbuje kupić sobie wolność. Ale jest za późno. Ona musi być szybsza. Albo bardziej odpowiedzialna. Co sądzicie o historii Jenny? Która część filmiku podobała Wam się najbardziej? Dajcie nam znać w komentarzach. I nie zapomnijcie lajkować i subskrybować, żeby nigdy nie przegapić nowych filmików od Trum Trum Trick.